Kapitanie! Najęci palenia! Ziemia na horyzoncie! Ahoj! Co naprzód? Nie wiem, czy wiecie, ale powstaje gra planszowa Dark Souls i będzie ją robić Steamforge Games. Steamforge? Forge, chyba tak, nie? Od robiaczy parowych, kuźni. Będzie ją Steamforge Games, które ostatnio, 2 lata temu, zebrało na Kickstarterze na swoją grę Guild Ball sporo kasy, chyba 30 tysięcy funtów. Im się udało ją wydać i teraz się zabierają za Dark Souls i tak sobie pomyślałem, że możemy wymyśleć tak na szybko, co będzie musiała mieć ta gra planszowa, żeby miała ten feel Dark Soulsowy. I na przykład, że grasz, rzucasz kością i nagle ktoś do ciebie puka do drzwi i to jest twój sąsiad, daje ci w ryj, zabiera planszówkę i chowa i ma ją gdzieś u siebie. Musisz do niego przyjść, zajebać go i dopiero mu ją wziąć i grać dalej. Dokładnie tak to sobie wyobrażam. Tak, jak grasz dalej, to nie wiem, przed tobą jest niewygodnie postawiona kolumna i nie widzisz planszy i nie widzisz, co robisz, bo ci źle kamera pracuje i nie możesz wsadzić głowy tak, żeby widzieć dobrze planszę. Dodatkowo wyobrażam sobie, że kostki. Są metalowe. I musisz je podgrzać wcześniej. Jak nimi rzucasz, to cię parzy w ręce. A karty są z papieru ściernego. Jak musisz je przetasowywać. Powinniśmy projektować planszówkę. Powinniśmy im to wysłać. Jak przegrasz, to naprawdę umierasz. Ej, to jest Jumanji, nie? Okej. I to drugie coś w kosmosie. Co? No takie drugie Jumanji w kosmosie. Nie było. Zatura? Był He-Man w kosmosie. Nie, czekaj, Zatura, totalnie kosmiczna był. Rozgrywka czy coś. Ale tam też grał Robin Williams? Zatura, kosmiczna przygoda. Nie, tam nie grał Robin Williams, ale też była gra planszowa, tylko przenosiło ich w kosmosie i w czasie. W tym strasznym filmie Zatura grała Kristen Stewart główną rolę i jakiś Josh Hutcherson, który z twarzy wygląda jakby grał w Hunger Games, ale nie jestem pewna. O Boże, jak to źle wygląda. To wygląda jak... Tak, grał w Hunger Games. To jest bardzo zły film. To wygląda jak Nowa Ziemia. Ja kojarzę japę tego kolesia, no. Najlepsze jest to, że nie widziałam Hunger Games, ale jego japa wygląda jakby nie tam widziałaś grała. Hunger Games? Nie. Jest całkiem niezły. Nie. Ja też nie widziałem. Jesteśmy hipsterami, Vincent, nie? To co ty? Okej, ale to jest Pita? To spita, to... Tak, grecka. Powstrzymałeś od tego suchara, a ty musiałeś. To jest taka zasuszona już pita. Dobra. Słuchacie 24 odcinka Jęków Walenia i mówię dla was. Magdalena Cielecka. Rufus. I ja, Vincent. I przy okazji, tak, możemy zacząć od fanfarów, które zaraz wstawimy. Myślę, że mamy... Wydaje mi się, że mamy ogłoszenie. 2016 rok. To jest ogłoszenie, ono jest kwietniowe. Podajemy je w kwietniu. Jest tutaj u nas. I powiem je. Więc... co się stało? Wyrzuciło mnie? Czy jesteście? Nie. Nie, jesteś ciągle. To czemu ten odgłos? Był taki odgłos, jak mnie wyrzuciło. Co się dzieje? A nagrywasz? Dobra. Tak, chyba. Zaraz sprawdzę. Tak, nagrywa się. Ale rozwaliłem właśnie ogłoszenie. No, to jeszcze raz. Nie, bardzo dobre jest. Podoba mi się. Jest takie rozklekotane. Ej, ale swoją drogą mam wrażenie, że to w jakiś sposób ostatnio redundantnie mówisz. Odpowiada temu, jak mówił pies w laboratorium Dextera. To jest rzecz. Znalazłem rzecz. Tam jest rzecz i ona tutaj jest. To jest rzecz. Popatrz, rzecz. Tak. Tylko nie znam tego słowa, które powiedziałaś. Redundantny. Brzmi jak rododendron. Bo to prawie to samo. Ogłoszenie, czekamy. Jakie jest ogłoszenie? Ja nie wiem. Ogłoszenie jest takie, że ty tu jesteś po raz kolejny i się zasiedziałaś totalnie. I pomyśleliśmy sobie, że możesz być naszą erudycją, to jest kolejne słowo, w naszym podcaście. I kobiecym głosem, i naszą delikatnością, tą subtelnością, której nie mamy, bo mamy zarost, ja i Rufus. I... że do nas dołączasz na stałe. To jest taki moment, w którym sobie beknę i powiem, no, kurwa. Swoją drogą, waszą erudycją czy erudytką? Nie, to chciałem tak, wiesz, że jesteś tak jak Venom, jak muzą, tak
wiesz. Ach, dziękuję. Ewentualnie w trakcie, kiedy to mówisz, mogłabym cały czas robić szeptem takie ratunku. Oni mnie trzymają. Zadzwońcie po policję. Tak, ale dobrze, dziękuję w takim razie i mam nadzieję, że nie wywoła to na przykład akcji na Facebooku, na której ludzie będą domagać się wyrzucenia mnie z podcastu. W kosmos. W kosmos. Petycja, aby wywalić Magdalenę Cielską w kosmos. Jest tutaj pod linkiem. Myślę, czy nie zrobić ankiety teraz na naszej grupie. Zrób. Ej, ale właśnie, ty miałeś znowu zacząć baletem, bo wczoraj byłaś. Byłam na balecie, wczoraj był Don Kichot. Kto był wiatrakiem? Właściwie Don Kichot. Nie wiem, kto był wiatrakiem. W sumie chyba nikt, ale były wiatraki istotnie. Natomiast wyprowadzili na scenę konia i osła i to było dość interesujące. Ale był to bardzo dziwny balet. To znaczy mam... Chciałam powiedzieć, że był przegadany, ale był przetańczony. To znaczy było strasznie dużo układów, które wydawały się być takim bardzo, bardzo afabularnym filerem. I wiem, że to brzmi dziwnie w przypadku baletu, że coś może być afabularne, bo to aha, w całości wydaje się afabularne. Ale przeważnie taniec, który jest pokazywany, dotyczy w jakiś tam sposób głównych bohaterów. Ewentualnie jest faktycznie takim uzupełnieniem tego, co się dzieje wśród protagonistów. A tutaj było strasznie dużo takich jednostrzałowych postaci, które pojawiały się, żeby zatańczyć coś, co jest ładne i fajne, ale nijak się ma do głównego wątku, nijak się ma do bohaterów. Właściwie oni się pojawiali i znikali. I to było w jakiś sposób męczące. Czyli jak Final Fantasy. Tak, tak, tak. Myślę, że dokładnie tak. No to wszystko się sprowadza do tego, o czym powiedziałaś, że balet jest jak gry wideo. Znaczy, wiesz co, podtrzymuję to. Dalej uważam, że nie nadaje się do opowiadania form fabularnych. Ale poza... zaraz... No. Nie, dobrze, wiesz, że ja próbuję. Pojawił się jakiś fajny artykuł, jeszcze nie miałam okazji go przeczytać, na temat storytellingu w grach. I jest tam wspomniany Half-Life, Brothers, Full Throttle i Journey. Ciekawe jako gry, które dość fajnie to robią na różne sposoby. Niestety więcej na razie nie powiem, ale pomyślałam, że nawiążę do Journey i będziesz mógł wink-wink opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Ja chciałem tylko tak nadmienić po prostu, bo to jest, jak Rufus zauważył w naszej prywatnej rozmowie, to jest Suchar i Nobody Cares. Kupiłem od czasu ostatniego podcastu 3 gry, 2 na świątecznej, promocyjnej, PSN-owej sprzedaży i to były właśnie te suchary Journey i DMC w edycji definitywnej. I dwie w sumie skończyłem. Z Journey było nietrudno, bo to jest tak zabawa na 2 godziny, ale wow, jak żałuję, że wcześniej w to nie grałem. Znaczy, mógłbym teraz drugi raz zagrać od nowa i chyba będę grać drugi raz to niedługo, bo jestem ciekaw, jak bardzo to doświadczenie spotykania drugiego gracza się zmienia, jak odpali się im od początku, bo jest dosyć fajnie przemyślana pod względem chociażby level designu, gdzie na początku trafiamy na pustynię tą swoją postacią i ona jest dosyć szerokim obszarem, jak to pustynia. Mamy naprawdę, nie wiem, musielibyśmy się strasznie nudzić, żeby dojść na koniec tego, tam gdzie widzimy horyzont, na koniec mapki. I później ten lejek się coraz bardziej zwęża i to jest ten moment, w którym najbardziej prawdopodobne, że spotkamy drugą osobę, drugiego gracza, z którym oczywiście nie komunikujemy się inaczej niż skokami i piknięciami. I ta druga postać i ta historia mnie tak wzruszyła, że się popłakałem po prostu jak mały bubr. I to chciałem powiedzieć. I jest piękna. I jest świetnie wydana. W sensie na PS4 jako ta reedycja. Więc polecam bardzo. Wygraliście w Journey? Tak. Niestety nie. Okej, ale warto, warto, więc polecam. Nie będę dłużej się rozgadywał, bo chyba każdy zna Journey, ale no nie wiem, warto w ogóle się zainteresować tym pakietem. Bardzo się opłaca go mieć od Dead Game Company. Tam jest Flower, tam jest Flow i Journey właśnie. Dokładnie tak. A druga sprawa to DMC. I to jest już edycja gra definitywna? Stara. Tak, bo jest z 2013 roku, ta oryginalna. A definitywna edycja była wydana dwa lata później została wydana, czyli w 2015. Czyli została wydana w 2015, tak? W tym wyszła, w 2015, w którym wyszła. No i są teksturki, wszystko popodciągane. Do definitywnej edycji należy też DLC, którego jeszcze nie rozpocząłem. Gra mnie zcięła totalnie. To jest też znowu tytuł, który żałuję, że nie grałem wcześniej, bo jest od twórców chociażby Enslaved, czyli Ninja Theory. Teraz czekam na Hellblade'a, który za niedługo wyjdzie. Zapowiedziany na ten rok, ale nie wiem, czy dadzą radę w zasadzie, bo mało o nim na razie wiemy.
A jak Sony ma coś w łapach, to raczej tak jak Uncharted reklamuje od bardzo, bardzo dawna i rozwleka flaki i wszystko pokazuje. Więc trochę wątpię, że przyszło przed gwiazdką. Nieważne. I DMC też bardzo, bardzo polecam. Ja nie jestem jakimś super fanem takich slasherów, takich mordopić. God of War na przykład nie leży, nie wiem, w obszarze moich zainteresowań w ogóle, ale DMC jest super napisane, tak samo jak Enslaved. Ta chemia między postaciami w filmikach, ten bardzo... bardzo precyzyjny system sterowania, taki dający satysfakcję przy każdym ciosie i przy każdym uniku jest świetny. Mechanika cała jest wzorem dla mnie dla takich gier, a wcześniej grałem w Bayonetę, która jest wychwalana i o której świat nie zapomina, a tak mi się wydaje przynajmniej, a jest gorsza według mnie niż DMC w tej samej dziedzinie. Robi to gorzej, jeżeli chodzi o ten serkat, scenki, cały świat i system walki. No i to jest też gra, którą da się przejść i którą bardzo lubię, bo trwa z 10 godzin, może 8, 10. A czy grałeś w poprzednie DMC? Widziałem, nie grałem, bo trochę mnie odrzucało tą japońskością i to jest fajne, że ten restart serii taki trochę sequel, ale nie, i trochę odchodzi od tego, od tego poczucia Azji, nie? Bo ja grałem w niektóre poprzednie. Odrobinę tak? Grałem w niektóre poprzednie i żadna mi nie siadła nijak. Jestem ciekaw jakby zestawienia, czy jeżeli nie siadłyby mi poprzednie, to będą mi się podobać te najnowsze. Nie. Grałem tylko z tego typu gier ostatnio, z tych nowszych, to w tego Metal Gear Solid, Metal Gear coś tam, Revengeance. Tak. A Castlevania, Lord of Shadows? Nie. W Darksidersów trochę grałem, pierwszych. Okej, dobra. To będzie coś pomiędzy Metal Gearem a Darksidersami, jeżeli chodzi o poczucie walki i to łączenie kombosów, tylko jest jeszcze bardziej akuratny i jeszcze bardziej przypomina takiego brawlera chodzonego. I bardzo mi się to podoba, też jest świetny level design, więc jak najbardziej. A też jest fajne to, bo to już jest historia, która ma lata, od tego 2012 chyba, jak zapowiedzieli tę grę, albo jeszcze rok wcześniej, że było to wielkie oburzenie fanów, że zmieniają Dantego na takiego typa, takiego teenagera, takiego nastolatka buntowniczego. Świetnie jest zrobiony. O wiele lepiej wygląda i zachowuje się niż ten Dante wcześniejszy, który był takim anime bisho wyniosłym, takim pretensjonalnym. To ten koleś mega daje radę i jeszcze jest taka beka z tego na początku, w pierwszej lokacji, gdzieś tam przechodzi przez taki nawiedzony taki dom z wesołego miasteczka i tam są jakieś lustra, lalki. To wszystko eksploduje w piździec, bo czemu nie? I spada na niego taka biała peruka i on patrzy na siebie w lustro i za milion lat nawet kurwa tego nie założę. No i to są starocie, które grałem. A później opowiem jeszcze o czymś, ale chciałbym, żebyśmy się zmienili, więc może teraz wy. Ja mam małą ciekawostkę, bardzo krótką. Tak. W ankiecie, czy powinniśmy wywalić Magdalenę Kalicielską w kosmos? Tak. Na razie najwięcej osób powiedziało, że nie. Na drugim miejscu jest słoik migdałów. Na trzecim miejscu jest ona tak. Naprawdę istnieje, ta ankieta. Tak, jest na naszej grupie Kaprifolium. Zapraszamy do naszej tajnej grupy Kaprifolium, która nie jest wcale tajna, ale jest zamknięta, ale tak naprawdę jest otwarta, więc znajdźcie grupę Kaprifolium i możecie zagłosować wtedy, żeby wywalić Magdalenę Cielecką w kosmos. Chyba nie ma na to już szans. Słoik migdałów. Tak czułem. Ja też na słoik migdałów. Totalnie. Ale nie, i teraz jest porówno. Dostajemy, czy wywalamy go w kosmos? Ale bo to może być trochę drogie. Jedna osoba była na tak. No, jedna osoba, nienawidzę cię. To na pewno nam przysporzy słuchaczy. Spoko, to na pewno byłeś ty. Nie, ja dałem, nie, od razu. To pewnie moja mama. Pewnie tak. Moja mama, wiesz, czuje konkurencję. Ona chciała nagrywać z nami. Kali, coś chciałaś powiedzieć? Tak, bo ja chciałam odpalić mini ranta, który zainspirował mnie do tego trend o Definitive Edition. Tak. Być może jestem jedyną taką osobą, ale jest sobie taka seria gier, Deponia, tak, które są między innymi na Steamie. I teraz jakaś Armagedonia wychodzi, czy coś tam. Doomsday wyszedł, tak. A. I tam Rufus jest głównym bohaterem. Tak. Tak, tam Rufus jest głównym bohaterem. I oni generalnie zrobili 3 części. Mhm. Każda z nich wyszła osobno na Steamie. Po czym wydali jeszcze edycję taką zbiorczą, trylogię. Co mnie na przykład doprowadza do szału, bo tam z jednej strony są jakieś dodatkowe materiały, a z drugiej strony to jest osobno liczony zestaw achievementów. I w ogóle czuję jakiś straszny nieporządek, ale teraz oni wydają kolejną część i jestem przekonana, że niebawem wydadzą edycję zbiorczą, w której będą 4 części. I nie wiem, mam jakiś taki absurdalny ból dupy o to, że tak to robią i potrzebowałam to się tak samo jak Władca Pierścieni wydawany na Blu-rayu i w ogóle, albo co jeszcze wychodzi, tak?
Avengersi i te wszystkie Marvelowe filmy, które co roku wychodzą w paczce Ultimate Package of Marvel Heroes. Wystarczy, że jeden film nowy wyjdzie. Yep, trochę tak. To jak Gwiezdne Wojny. Kasa się zgadza. No. Ale ty nie dbasz o achievementy. Come on, kto dba o trofea na Steamie? Trochę ja. Mam, jak mam kategorię... Musimy zrobić ankietę. Ja, wiesz, mam kategorię gier. I one są podzielone czasami tematycznie, czasem jako rzeczy, w które chcę zagrać teraz albo gram obecnie. Mm-hmm. Ale mam kategorię finished i mam kategorię completed. Mm-hmm. I finished to są gry, które ukończyłam, a completed to są gry, w których wymaksowałam wszystkie achievementy. I mam kilka takich. Czy masz więcej niż nasze hopy? No. Niektóre nasze hopy mają tak, że musisz je przejść dwa razy, żeby mieć wszystkie achievementy i aż tak mi się nie chciało. Dobra, zaskocz mnie jakąś taką badassową grą, którą splatynowałaś. Jak się mówi na Steamie? Co się zrobiło? Nie wiem, co się robi na Steamie. Chyba właśnie Steam jakby sam z siebie nie zachęca do tego. Zachęca. Masz w profilu swoim gry, które masz ukończone na 100%. One chyba po prostu są określone jako perfekcyjne gry. Okej, okay, możliwe. Jaką sperfekciłaś? Zaskocz mnie. Poczekaj, muszę odpalić Steama. Nie no, ale jak robisz jakąś grę na perfekt, to wiesz, tyle życia... Tak, perfekcyjne gry mam 4. Co? Ja z perfekcyjnych gier na pewno mam Brothers, bo to kojarzę. Mhm. Indie Game The Movie. Nice. Masz Indie Game The Movie perfekcyjnie? Któryś z filmów mam, ale bo się łatwo dało szukać. A, okej, okay, bo tam w którymś trzeba... zagrać w tą gierkę, która jest do tego i ona nie jest wcale prosta. Okej, okay, w Completed mam The Beginner's Guide, który nie ma achievementów, haha. Cwaniara. Tak, ale jest Brothers, mam Feza. Zaraz, Feza całego? Jeszcze... Feza? Całego? O fu. No, mam wszystko. Przepraszam. Ona lubi Bluefisha. Uwielbiam Bluefisha. Co jeszcze mam takiego? Sword and Sorcery, Super Brothers. O, to jest tak dobra gra. Thomas Was Alone mam zmasterowane. Hopy pomijam specjalnie dla ciebie. To the Moon mam zmasterowane. The Walking Dead, ale to jest... No, to takie jest same pierdołki w sumie, nie? A Super Meat Boy na przykład, takie rzeczy. To mnie interesuje. Mięso. Nie, sorry. Samo mięso. Nie, to będę mieć... Tego nie mam zmasterowanego. Może kiedyś. Okej, okay. To jaką grę teraz zamierzasz masterować i w co grasz? Co nam o czym nam powiesz? W Destiny gram z tobą, powinieneś wiedzieć. Poza Destiny... Trochę ogrywałam Rimdreza. Nie aż tak dużo. Znaczy, bardzo chcę zagrać w to więcej, ale jakoś tak na razie przetestowałam, zachwyciłam się i odłożyłam. To jest taka przeurocza gierka robiona w ogóle chyba przez dwóch kolesi, w której jesteś kosmonautą zagubionym w kosmosie i po prostu sobie dryfujesz przez kosmos i zbierasz różne przedmioty i unikasz przeszkód. Tylko ona jest taka bardzo nieśpieszna i bardzo alienująca. Myślę, że tak bym to określiła. To znaczy, chodzi o to, że... Strasz do obcych. No właśnie nie, niespecjalnie. Generalnie jesteś zagubiony i próbujesz przetrwać, ale na przykład co rok pojawia się ekranik, w którym twój kosmonauta dzieli się jakimiś swoimi takimi niepokojącymi spostrzeżeniami, które wiesz, brzmią jak majaki osoby, która zaczyna powoli wariować. I tak masz co rok spędzony w kosmosie. I wydaje mi się, że ona później jakby zamienia, znaczy trochę zmienia się ten feeling, bo tam jest bardzo dużo, nie wiem, kompletowania rzeczy, rozbudowywania statku czy cokolwiek innego i ciężko mi powiedzieć, na ile tam się pojawia później jakaś, nie wiem, pełna twistów fabuła, ale bardzo mi się spodobało to, ta nieśpieszność, to znaczy to, że tam najlepiej jest dryfować i co jakiś czas poprawiać kurs i że tak naprawdę nie wiesz, dokąd lecisz, bo w każdą stronę coś jest i nie masz konkretnego celu, nie wiesz, co z tym robić. Poza tym ona graficznie ma taki uroczy detal związany z tym, że to są... Znaczy tam czernie są przepalone na fiolet. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Ono to buduje wrażenie takich... Takiego polaroidu trochę. Zdjęć. Mhm. Trochę tak. I to bardzo fajnie pasuje do tego. Znaczy to, dla mnie to wygląda spójnie i... Możesz jeszcze raz powtórzyć tytuł, żebym mógł znaleźć? Mhm. Rimdresa. Nie Rimdresa, Vincent. To nie jest poezja Kiboli ani nic takiego, tylko kosmos. Jakie jest twoje do kurwy nędzy hasło? Inne, kurwa, inne. Albo się umiem bawić, albo się nie umiem, albo się zna hasło, albo się nie zna. Jak się nie zna, to niech się nie zaczyna. Tylko kosmos. Widzę ten fiolet piękny. Tylko, że to wygląda jak ta trochę Luftwaffe gierka, taka indie. Jak ona się nazywała? Luftrausers? Tak. Luftrausers, tak. Luftwaffe, indie gierka. Z kwestii kolorów, okej, okay, trochę rozumiem skojarzenie, no. No.
ale gameplayowo jest kompletnie inna. Okej, czy myślisz, że to cię wciągnie na tyle, żeby ją sperfekcjonizować? Nie. Nie, bo tam jest jakieś, nie wiem, 80 achievementów. I to jest bardzo jednak roguelite'owe w swoim podejściu i roguelite'y się fatalnie masteruje, jeśli chodzi o achievementy, więc... Coś o tym wiem. Rufus? Mam dla was bardzo ważną prośbę. Jakbyście weszli na naszą grupę podcastową, tak? I tam jest plik do pobrania. Tak. To jest nominacja do Cheese Cupu, naszego pucharu sera. Chciałbym, żebyście to zagrali teraz. Teraz mamy grać? Tak, macie, teraz musicie teraz zagrać. No to nie wiem, co zrobić, bo nie mam włączonego komputera. Dobra, no to w takim razie zrobimy tak. Kali zagra i będziemy słuchać jej reakcji. Dobra, ale... Ale czy mogę przeczytać? Sugeruje, że... Dokładnie. To ja to zgoogluję. Warning genitalia. Peaches. Gram. Czy miałam klikać, przepraszam? Musisz machać tylko. Kręć myszką, okay. Kali. Kręcę. Nie słychać? Masz bardzo cichą myszkę. Widzę coś dziwnego, jak wpisałem. No nie dziwię ci się, jeśli wpisałeś ten tytuł. Okay, muszę powiedzieć, że... Ale mam tu cenzurę. O, cycki. Nie wiem, czy to będzie atrakcyjny odcinek dla słuchaczy. Nie wiem. Mam wrażenie, że powinnam zaraz skończyć. Spoko, to tam... Chwilę potrwa, jest, uważam, fascynujące. Ale chciałam powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że są tacy otwarci w kwestii owłosienia miejsc intymnych. I różnorodni. Tak, w stosunku no. do... Rufus, bardzo możesz, tolerancyjna gra. Czy możesz opowiedzieć, no? albo Magda, możecie opowiedzieć, co widzicie na ekranie i dlaczego uważacie, że to nadaje się do nominacji na... Żeby słuchacze też mogli się z nami bawić. Generalnie widzę zmieniające się tła. Kolorowe bardzo. I sylwetki postaci różnych ras i rozmiarów i poziomów owłosienia i różnych płci. Niekoniecznie binarnych. I moim celem jest kręcenie kursorem w prawo i lewo. I to sprawia, że piersi bądź penis postaci, bądź oba naraz, jeżeli tak się trafi, kręcą się. Okej. Czyli Don Kishot. Czasami piersi są nieduże i wtedy się nie za bardzo kręcą. Ale poza tym działa to dokładnie tak. Jest okay, muzyka. Czyli nominujemy Shake Your Dicks na Puchar Smaku Sera. I to jest twoja tak, propozycja. Tak, jest jeszcze piosenka. Możesz, czy możesz zaśpiewać? Nie. Dobrze, to będzie w takim razie koniec mówienia o tej nominacji, bo wszyscy umrą z nudów. Shake your dicks, shake your dicks. Shake your dicks, shake your dicks. Dobra, czy Magda, czy ty masz coś na, wiesz, ripostę? Tak, ja mam swoją nominację. Moją nominacją jest właściwie nie tyle gra, co opis gry Keeper of the Forest, która jest na Itch.io. Więc pozwolę sobie przytoczyć. Dawaj. Nie ćwiczyłam tego wcześniej, więc jakbym się pomyliła, to wytniemy. Więc opis gry Keeper of the Forest. In the game you will play for the forester. You will receive various tasks. Also, in the game you will be given a moral choice, which in the future affects the game and its ending. The game will be different locations and changing weather. Our game will force you to think about the nature and meaning of life, as well as show the world in all its glory. I mam... W sumie nawet nie chodzi o ten łamany angielski. I nie chodzi o to, że ta gra wygląda strasznie, tylko to, że... To, że ten opis i sposób podejścia do tworzenia gier to jest jak taki mokry sen game dev wannabe. To znaczy, jak pojawia mi się, że dostaniesz wybór moralny i on wpłynie na zakończenie, to mam takie, oh god, ale moment, w którym our game will force you to think about the nature and the meaning of life, to jest takie, nasza gra zmusi cię, żebyś o czymś myślał. To jest odpowiednik mistrza gry, który mówi, boicie się. To jest straszne. To znaczy, przerażające jest dla mnie komunikowanie graczowi, jakie emocje wywoła u niego gra, bo w sumie nie wiesz. I możesz sobie coś zakładać, ale przede wszystkim wydaje mi się, że nie powinieneś mówić. To trochę tak jakby autor książki na początku właśnie pisał, że moja książka sprawi, że na stronie, nie wiem, 30 będziesz zaskoczony twistem i generalnie będziesz cały czas podenerwowany i, nie wiem, zdemotywowany. A później dojdziesz do refleksji o swoim życiu. Tak. To wygląda ogólnie, jakby ktoś sobie napisał milestone'y do swojej gry i wrzucił je jako opis. I zrobił grę, która wygląda jak The Witness. Albo jak Proteus.
Tak, jak skrzyżowanie Proteusa z The Witness i trochę Firewatcha. Tak, i kosztuje dolara, więc nie testowałam samej gry. Mam wrażenie, że gdyby nie model tego chłopca, to jeszcze może dałabym się nabrać na to, że tutaj jest taki przemyślany art style, który jest low poly. Ale mam wrażenie, że to jest po prostu brak skilla. No nie wiem, na razie tak jest, machanie vagina mnie bardziej kręci niż drzewa, sorry. Po prostu, no trudno, nie wiem. Ale w końcu mam nominację. Dobra, to co powiecie na to? Co powiecie na starszą panią z Chin, która modli się do bohatera z League of Legends? Przepraszam, muszę to powiedzieć, stare było. Kiedy? No bo to było na poligonie, 9 kwietnia. No okej, okay, znalazłem to na poligonie. Nie, a tak całkiem serio, bo to był mój trollerski trend. Natomiast tak, pani, która modli się do League of Legends, jest super. Tak, przy kafejce internetowej. Myślę, że nie jest jedyna. Przy kafejce internetowej stoi wielka statua Garena, który od 6 lat jest bohaterem do wyborów w League of Legends. Boże, ta gra już ma 6 lat. To jest połowa życia Counter-Strike'a. Czy jakoś tak. Jej gracze zdążyli pójść do liceum. Nice. Tak, cała sprawa polega na tym, że prawdopodobnie Garen przypomina jej Guan Yu, który jest postacią historyczną chińską, legendarnym wojownikiem Jezusem, który został ogłoszony po śmierci bogiem, opiekunem chińskiej armii i ludności. Więc yeah, spoko. Super, no. To jest taki uroczy puchar z sera, więc możesz albo dać się nabrać na clickbaita cyckowego, fiutowego, możemy hejcić małych devów, którzy na przykład nie wiedzą jeszcze jak robić gry, a ty się z nich śmiejesz, albo możemy na przykład dać taki uroczy puchar sera, takiego słodkiego, to na przykład nie wiem czy znacie jakiś ser o słodkim, Mazdamer na przykład, to jest, nie? To może... Ja myślę, że to jest taka ricotta. Ricotta. Okej, okay, co wybieramy? A czy może być puchar sera, który nie jest zupełnie powiązany z grami? Może. Już wiem, co, z czym wyskoczysz. Nie, to nie będzie Cornhub. Ale wrzuciłam wam linka. Nie wiem, czy wam się to odpali. Natomiast warto sobie kliknąć dwa zdjęcia porównawcze. W dużym skrócie jest to wizja architekta dotycząca wnętrza jednego kościoła. Zawsze śmieszne. I to, co zrobił w proboszcz w Mirowie, przerabiając to. I no nie wiem, ja przyklikując te dwa zdjęcia miałam w sumie taki ubaw połączony ze smutkiem. Klient wie lepiej. Tak, i ten krzyż, w ogóle, bo afera jest o to, że ten krzyż zniknął. Tak. Bo on tam jest na tej ścianie, a został zniknięty, ponieważ nie pasował i na środku postawiony obrazek. Dobra, wiecie co? Nasz puchar sera nie wyszedł tak śmiesznie jak beka z kościoła, więc zmieńmy tę nominację. Dobrze, okej, okay. Także... Ale oprócz tego to nominuję Vagina i Dicka, Shagir Dick. Myślę, że ja też. Bo postarali się. No, tam jest strasznie dużo modeli bardzo różnorodnych postaci. Totalnie i zagram. Jest taka otwarta na różnego rodzaju, nie wiem, interpretacje genderowe. Fajne. Jak wyłączę swojego makedoniczego i włączę swojego Glorious PC Master Race, to pogram. Specjalnie dla tej gry. Tak. Piękne. Rufus, co ty masz? W co grałeś? Czy grałeś w coś? W nic nie grałem. Byłem Katar, grałem w Hotsa, bo był bonus do Expa weekendowy. Wiesz, że mamy tutaj dwa miejsca siedzące w jękach walenia. Mamy miejsce na dwóch prowadzących, a ty właśnie się wystawiasz. Co ty kurwa robisz? Gorące krzesło. Teraz jest odgłos łamania kija bilardowego. Jak wtarknajcie. Ale w sensie wy będziecie walczyć, czy ja z Rufusem? Nie, ty z Rufusem. Jest. Dlaczego nie wy we dwójkę? Bo ja jestem szefem i zawsze jest wyjściówka i ja zapowiadam, który jest odcinek, to czyni mnie szefem. Ej, ostatnio ja zapowiadałem. Wcale nie. Powiedziałem, że jesteś win 50 centem. To byłem tak, ja. Tak. Potwierdzam, Rufus zapowiadał. Dobra, czyli ty to nic następnie nie grałeś. Ja zapowiem i będzie remis. Grałem w Chivalry, ale to jest turbo suchar. To jest, Boże, to jest tak jak ty się czepiałeś, że ja mam suchary, to jest, o, Quake 2. Ale zachęcam, żebyście to kupili i żebyśmy pograli w to, bo możemy sobie fajnie poodrębywać głowy i to jest zawsze satysfakcja. I możemy też zabijać niewinnych chłopów i palić wioski i crush your enemies. Jest zawsze satysfakcjonujący dla mnie. Jest przycisk tak jak w Duck Game, który pozwala drzeć mordę. Tylko tu się nie kwacze, tylko się drze mordę. Okay. Więc jest za dolara w Humble Bundle. Polecam. What is best in life? To
crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of their women. That is good. That is good. I w ogóle powstaje jakaś gra na silniku, chyba przez tych twórców robiona, taka w orientalnych klimatach, nie wiem, czy kojarzysz? Deadliest Warrior, to już wyszło również. Wyszło już? Jakiś czas temu. I tam są chyba samuraje i wikingowie, power fantasy. Nie. Mówię o czym innym. Mówię o takiej, która wygląda jak z Prince of Persia, które byłoby... A to nie wiem. Może to znajdę. Dobra. Okej, okay, to ja mam jeszcze taką świeżynkę, mianowicie loch tylko z pistoletami, czyli Gungeon, like Dungeon with Guns. I to jest gra, która wyszła 5 kwietnia i kupiłem ją sobie na PS4, też w tym miesiącu. 5 kwietnia to jest miesiąc, Vincent, którym... co ty masz z tymi datami? To jest miesiąc, w którym zakupiłem Enter the Gungeon. I jest to też roguelite, tak powiedziałaś? Tak. Bo to jest coś, co nawiązuje do rogali, tak? I stąd tak. Nazwa. Dobrze. Bardzo mi się podoba, nie wiedziałem o tym. Najprościej mówiąc, jest to połączenie Binding of Isaac z Nuclear Throne i może jeszcze trochę Risk of Rain. Strasznie mi się podoba. Wygląda ślicznie, jest wydane przez Devolver, czyli można się spodziewać ślicznego pixel artu i taki też jest. Dodge Roll to jest firma, która zrobiła Enter the Gungeon i grałem z trochę, no nie wiem, może z 4-5 godzin razem, bo gierka, tak samo jak każdy roguelite, polega na tym, że jak zginiesz nawet na czwartym poziomie lochu, to zaczynasz od początku, a doszedłem do trzeciego i do bossa. Najdłużej jeden run mi zajął chyba z 38 minut i to by było wszystko. Dzisiaj pierwszy raz sprawdzaliśmy zresztą też skali koopa, tak na chwileczkę tylko pierwszy poziom. Koop jest dosyć ciekawy, to znaczy druga postać nie jest jedną z tych głównych do wyboru, a jest ich do wyboru na razie 1, 2, 3, 4. Tylko jest takim duszkiem, takim jak z Himena, ten taki, jak on się nazywał? Pamiętacie? Pamiętam, który duszek, ale nie wiem, jak się nazywał. Ten, który wyglądał jak z Final Fantasy. Właśnie chciałem powiedzieć, jak ten z Final Fantasy. W każdym razie dostajemy takiego kultystę i on ma nerfgana takiego na strzałki, żeby chyba, nie balansować na nowo gry, nie dodawać nowych przeciwników innych. Bo wchodzimy tak jak... Orko, totalnie. Przemieszczamy się po pokojach, które są połączone ze sobą w losowy sposób. Mamy lochy właśnie generowane losowo, ale wszystkie pokoje są zdesignowane, są takimi gotowymi komponentami i zbalansowanymi pod względem ilości wrogów, no i tej siły, która nagle cię nie zarzuci jakimś niemożliwym do przejścia fragmentem, co jest fajne. Poziom trudności się mega podnosi właśnie względem następnych lochów, co jest fajne. Isaac był taki mocno nakierowany na przedmioty, które zmieniają tryb gry i tam nie było potrzeba, tak zaryzykuję takie stwierdzenie, tyle skilla, bo jak ci siadły nieraz jakieś obiekty, to zwłaszcza w tym dodatku jeszcze, to można było jak po maśle przejść, a jak nie siadły, to znowu byłeś w dupie. Tutaj jest oprócz strzelania i tam wywracania stołów, jak w filmie Johna Woo na przykład, jako takich coverów, jest też taki dodge roll, który pomaga unikać te wszystkie naboje, które lecą w naszą stronę, a leci ich nieraz tyle, co w tych strzelankach kosmicznych ze starych japońskich automatów do gier. Nie wiem, więcej mogę powiedzieć później, a jak trochę sobie rozegram takich runów. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle dojdę do końca, bo na to się raczej nie zapowiada, ale bawię się świetnie i wszystkim polecam. I na pewno jest to gra postrzegana przez większość jako będzie w plusie, będzie w Humble Bundle albo coś tego typu, ale jest warta zainteresowania się na samą premierę. I świetnie chodzi, świetnie działa, nawet na PS4, która po ostatnim Broforce i kilku innych wtopach, na przykład z tym z Firewatchem, jest, no podchodziłem jak do jeża, jeżeli chodzi o optymalizację takich małych studiów. Znaczy, jedyne co ja mogę powiedzieć, bo grałam w tą grę chwilkę dzisiaj w pracy, to, że jest tam taki zajebisty chomik. To nie jest chomik, to jest pies korgi. Wygląda jak chomik. Nie, sama wyglądasz jak chomik. Jak taki wielki, tłuściutki chomik. Sama wyglądasz jak wielki, tłuściutki chomik. O, jesteś uroczy.
Na szczęście jesteśmy tylko audio, więc ludzie w to uwierzą, jak to powiem. Spoko, ty wyglądasz jak na boki. A ja mam takie pytanie. Tak. Czy moglibyśmy nazwać ten odcinek Lochy generowane losowo i na okładce narysować takie świnie z różnymi twarzami? Totalnie. Tak, tak. Dziękuję. I będę ratować jedną z nich, bo jestem bohaterski. Na ten moment, z ostatniej chwili, w naszej ankiecie najwięcej odpowiedzi, 50% głosów, to słoik migdałów. Ludzie są tak przewidywalni, zawsze jak dasz słoik migdałów, to się rzuci to ścierwo i po prostu zeżre. Zawsze tak jest. Ale na drugim miejscu jest odpowiedź nie. Więc nie powinniśmy wywalić Magdy. Ale ktoś zadał ciekawe pytanie pod ankietą. Czy z orbity będzie słychać częściej? Pozdrawiamy Patryka, który zadał to pytanie. Pozdrawiamy. Pięknie. I zakładam, że zagłosował na tak, zakładając, że będzie słychać częściej z orbity. A może chodziło mu o migdały? Może tak. W kosmosie nie usłyszysz słoika migdałów. Mlaszczenia migdałów. Przydałby nam się dźwięk świerszczy na takie momenty. Totalnie. Nic straconego. Król montażu siedzi. Słucha waszych sugestii. Okej, okay, czy macie jeszcze coś giereczkowego, czy nie? Bo my mamy w planach jeszcze pograć w Destiny, bo dopiero wczoraj zaczęliśmy, więc myślę, że więcej o Destiny, który nie jest takim sucharem, bo cały czas się aktualizuje, możemy powiedzieć później. Tak, należy dodać, że dopiero wczoraj zaczęliśmy grać wspólnie, bo gramy trochę dłużej. Nie jesteśmy takimi totalnymi noobami. Poza tym Vincent gra Hunterem, żeby strzelać ze snajperki, a ja postanowiłam mieć inną klasę, więc wzięłam Urloka i tak strzelam ze snajperki. Tak. Więc jak w pewnym momencie nie chce nam się biegać do wrogów, to stajemy sobie na jakiejś górce i generalnie odstrzeliwujemy ich ze snajperek, rozmawiając sobie o pierdołach. To byłby najbiedniejszy stream na świecie. To tak, właśnie taka dwójka ludzi. Nie, jak z pogoda dzisiaj. Ej, przyznajcie się, że gracie teraz. Nie. Ej, wiesz co było zajebiste? Jakbyśmy grali tak snajperkowo, tak kampili i byśmy jeden obraz dali na lewe oko, drugi na prawe, kazali komuś założyć okulusy i czekać, aż się zrzyga. Przyszłość nadejdzie. No, dobrze, że nie projektujesz gier na okulusy. Ale to będą nasze przyszłe audycje, przy naszym tempie wydawania podcastów to będzie Jęki Walenia 50 i będą na okulusa i będą w ten sposób zmontowane. I tam też będą takie różne serowe nominacje od Rufusa, które będziemy puszczać na okulusie? Tak, i będzie, a w 60 odcinku będzie... I dostaniesz kutasem w oko. O kurwa. A w 60 odcinku będzie czuć zapach, ale miałem to powiedzieć zanim on powiedział o kutasie, więc teraz trochę głupio. To w 69. Więc przyjęliśmy Magdalenę Cielecką do podcastu. Jak widzicie, już budujemy przyszłość, już planujemy, więc 69. Kaliza powiedziała, że poczujecie zapach kutasa. Przepraszam bardzo, ale to wy zapowiedzieliście. Ty powiedziałeś zapach, a Rufus powiedział kutas. W jaki sposób ja to zapowiedziałam? Znaczy, nie, bo chodzi o to, że to jest ten moment, w którym powinnam powiedzieć, że nie życzę sobie wkładania takich słów w moje usta, ale to też nie brzmi dobrze w tym kontekście. Nie, nie brzmi. Tragedia. Ten odcinek jest tragedią, znowu. Znowu to się dzieje. I znowu będziemy musieli generować go i dogrywać. No. Wszystko osobno. Znowu będę musiał wszystko robić sam. Tak, dokładnie. Kurczę, ale... Wiecie, jak trudno jest naśladować Kali, żeby ona mówiła coś mądrego? Muszę mówić, cześć, jest tam Magdalena Cielecka. Muszę wszystko naśladować. Będziemy musieli dodawać podpisy, bo teraz nikt nie rozróżni, jak to powiedziałeś. Dobrze. Ale takie chińskie trzeba dać. Okay. Ale tak, cieszę się, że myślicie o przyszłości. Okay, z tobą zawsze. Wy również czekajcie na przyszłość, na następne 2 tygodnie. Ponieważ będą za następne 2 tygodnie i wyjdzie podcast. 25. Bo tutaj to będzie za 2 tygodnie. Tutaj powinien być fragment z reklamy, takie wiesz, przyszłość jest teraz, przyszłość to Orange. Przyszłość jest teraz, przyszłość to przyszłość, w której nie wiążesz butów. Nie, ale to jest cytat z tego przecież. Nie, tam było Future is Bright w sumie chyba. Przyszłość jest... Nie wiem jak to było na polski. A z czego to jest? A nie, w przyszłości nie będziemy potrzebować dróg, tak było. W powrocie do przyszłości. Tak. Doktorek to mówił. No tak, no jasne.
I żegnamy się tym samym z wami, bo strasznie przyciągamy. Więc do usłyszenia w 25 odcinku Jęków Walenia, co będzie naszym ćwierćwieczem, sądząc po czasie też powstawania odcinków. Będzie odcinkiem 25. Który będzie po tym odcinku za 2 tygodnie. Wtedy wyjdzie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A może ciebie będę widzieć, bo w miarę kocham. Ona się jeszcze musi wiele nauczyć. Tak. Do zobaczenia w podcaście. Ja pierdolę. Naprawdę. Uczy się od najlepszych najwyraźniej. Już chcę pokazywać swoją chomiczą twarz. Ma parcie na szkło. Bo on jest rododendronem w kosmosie. On tak musi. Ej, mam erudycję, jak tak mówisz. To dlatego jestem waszą erudycją w podcaście, tak? No przecież. I wszystko jasne. To co, kończymy? Tak. Okej. Tak. Życzę miłego składania archów z tej kurwa kupy z paus. Kupa z paus. Będzie się szybko wycinać. Paus. Ej, paus kupa to brzmi jak coś po śląsku. To pewnie jakaś zupa. Paus kupa to pewnie jakieś kluski do jedzenia.